Siemanko, ja jestem Dexy i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii o nazwie. No właśnie, nie mam nazwy na tę serię, także piszcie w komentarzach pomysły. W skrócie będę wam pokazywał tutaj wszystko odnośnie Among Us, czy to jakieś pomysły, ciekawostki, aktualizacje, no dosłownie wszystko. A więc oglądajcie do końca i zdecydujcie, czy chcecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, a ja już teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania tego materiału. Okej, także najpierw wam powiem o niesamowitej i utalentowanej dziewczynie, która dla swojego chłopaka zrobiła takie oto cudowne szachy w motywie Among Us. Sam post, który wrzuciła na oficjalnego Reddita, oczywiście naszego Among Us, od razu zrobił ogromną furorę. W jeden dzień wzbił się na samą górę lajkowanych wpisów w ostatnim tygodniu. Ale w zasadzie nie ma się co dziwić, bo te szachy są naprawdę niesamowite. No i kurczę, no bardzo mi się podobają. Dajcie znać, czy wy chcielibyście mieć takie szachy i takimi szachami zagrać. Ja z chęcią bym sobie zagrał takimi szachami. Dobrze, a więc teraz pokażę wam, co zrobił jeden z fanów gry Among Us. Zobaczcie to sami. Jest to super realistyczny film na podstawie Among Us. Naprawdę wygląda to strasznie kozacko i mimo, że film trwa tylko 20 sekund i nie ma w nim nic konkretnego, post w bardzo szybkim czasie zdobył ogromną ilość reakcji, no ale tutaj również nie ma się co dziwić, ponieważ wydaje mi się, że wykonanie takiej animacji naprawdę zajęło gościowi mnóstwo czasu i napisał on w opisie tego posta, że to jest dopiero pracuje i że to będzie dłuższe i w ogóle, także naprawdę ja się nie mogę doczekać i na pewno dam wam znać, jeżeli będzie dalsza część tego, ale wyszło to naprawdę przekozacko i no chciałbym zobaczyć to dalej. Okej, także teraz mamy epicki pomysł na nowego taska. Zobaczcie to sami. Jak widzicie, musimy przesuwać lampę ze światłem ultrafioletowym, aby móc dostrzec kod, który następnie musimy wpisać. Zadanie naprawdę bardzo przemyślane i w sumie fajnie, jakby coś takiego dodali do gry, bo w zasadzie chyba od początku tej takiej całej sławy na Among Us nie dodali żadnego nowego taska. Jeżeli się mylę, to nie poprawcie w komentarzach, więc no taki nowy task właśnie z pewnością by się przydał, urozmaiciłoby to gierkę i tyle. Okej, także teraz wam opowiem o niemiłej i według mnie aż absurdalnej sytuacji, ponieważ na Steama, nie wiem dokładnie kiedy, ale niedawno weszła gra o nazwie Pretend. Ona jeszcze nie wyszła, ale jest już w 100% gotowa i jej data premiery jest planowana na listopad tego roku, czyli mamy dzisiaj 17 listopada, kiedy to nagrywam, więc mniej więcej jest planowana jeszcze w tym miesiącu, ale nie wiadomo, czy dokładnie ona wyjdzie, ponieważ gra jest tak podobna do Among Us, że jest to niesamowite, że w ogóle taka gra została wpuszczona na Steama. Zresztą, co ja wam tutaj będę mówił, zobaczcie sami trailer tej gry. Naprawdę, słuchajcie, mamy wszystko to samo, co w Among Us. Taski, dwie role, czyli impostora i crewmate'a. Mamy tutaj mapy, mamy tutaj wenty, także gra jest niesamowicie podobna do naszego Among Us. No i już od razu pojawiła się fala oburzenia, czy to w ogóle jest legalne i tak dalej, i tak dalej. No i według mnie jest to bardzo niemiłe z takich twórców, że po prostu ściągnęli grę 1:1 i mam nadzieję, że to właśnie nie wyjdzie po prostu to na Steama. I kurczę, naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Dajcie znać w komentarzu, ale
To jest według mnie absurdalna sytuacja, że taka gra w ogóle weszła na Steama. Nie wiem, o co chodzi, ale na szczęście jeszcze nie można w nią grać i myślę, że i mam taką nadzieję, że nie będzie można w nią grać jeszcze nigdy, ponieważ po prostu jest to ściągnięte. Animacje zabijania, no wszystko po prostu wygląda tak jak w Among Us, tylko jest to w troszkę innym stylu, bardziej takim pikselowym zrobione. Bardziej takie The Escapist, jeżeli ktoś zna The Escapist, to wie, o co mi chodzi, ale naprawdę, no kurczę, no strasznie niemiła sytuacja. Okej, także teraz mamy tutaj taką trochę bardziej ciekawostkę. Jest to, że istnieje takie coś jak LEGO Ideas, czyli taka strona, na której różni ludzie zamieszczają swoje pomysły na zestawy LEGO i jeżeli ten pomysł tam wygra w przeciągu jakiegoś czasu, będzie miał bardzo dużo jakichś tam głosów, coś w tym stylu, to po prostu on trafia do realnej sprzedaży. No i jednym z takich pomysłów, który trzyma się naprawdę bardzo wysoko, jest Among Us The Skeld, czy oczywiście nasza pierwsza mapa. No i prezentuje się to tak, jak teraz widzicie na ekranie, wygląda naprawdę cudownie. Z tego tutaj widzę, mamy kafeterię, obok mamy chyba... Właśnie, co to jest? Naprawdę widzę tutaj różne, nie jest to chyba tak dokładnie jak gdyby zamieszczone w tej samej kolejności, coś takiego, że te pokoje są różne. Tutaj widzę chyba reaktor, widzę tutaj naprawdę wiele różnych ciekawych rzeczy, no i w ogóle te ludziki, zwróćcie uwagę na te ludziki, naprawdę są one bardzo ciekawie zrobione, no i kurczę, no chciałbym z chęcią coś takiego zobaczyć, jeżeli to by wygrało, no to na pewno bym kupił taki zestaw. No słuchajcie, mamy tutaj reaktor, właśnie tak, to jest reaktor, dobrze mówiłem, oglądam sobie teraz te obrazki, mamy tutaj również chyba lower engine albo upper engine, tego akurat nie wiem, także naprawdę takie coś jest przekonackim pomysłem, no i chciałbym, żeby to weszło do realnej sprzedaży, no ale niestety w takie coś wątpię, ponieważ LEGO musiałoby zawrzeć jakąś umowę pewnie z Among Usem, czy oni mogą sprzedawać to, wiecie, jak gdyby LEGO Among Us i tak dalej, ale jeżeli takie coś by powstało, naprawdę byłoby kozacko. O, w ogóle teraz jeszcze zacząłem tej kamery i one się realnie świecą, mamy również Venta, naprawdę kozak się to prezentuje, no kurczę, strasznie chciałbym to zobaczyć. Następny pomysł przedstawia skiny symbolizujące poszczególne kraje. Pomysł dość ciekawy, lecz jako mały dodatek do gry, no nie ukrywam, że z chęcią zagrałbym sobie takim skinem Polski. Dodatkowo na takie skórki nie można byłoby nakładać ubrań, co oczywiście jest logiczne i zrozumiałe, ale czapki dałoby się na nie zakładać, no i w sumie to właśnie spoko by wyglądało. No i dajcie znać, czy taki pomysł Wam się podoba i czy w ogóle ta cała seria Wam się podoba, ponieważ zbliżamy się już do końca odcinka, lecz jeszcze mam dla Was jedną ciekawą rzecz, ponieważ stwierdziłem, że pod koniec każdego materiału będę Wam pokazywać jakiś mem tygodnia zamieszczony właśnie na oficjalnym reddicie Among Us. No i moje serce skradł ten oto filmik, który w pełni ukazuje naprawianie świateł w elektryku. Zobaczcie to. Dobrze, a więc jest to już na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subika. Będę naprawdę Wam za to bardzo wdzięczny. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego materiału i cześć, pa, pa!